Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już czwarty Q&A. Jestem bardzo zaskoczony, bo trafiło do mnie aż 44 pytania, co jest po prostu marzeniem na tyle odpowiedzieć. Z tego niektóre pytania są dość dziwne, nietypowe, specyficzne, bądź takie na żartach. Dlatego nie wiem, czy na nie wszystkie odpowiem tak w stylu, nie wiem, coś sytuacyjnego, co was rozśmieszy. Dlatego bierzemy się już za 44 pytania. Pierwsze pytanie brzmi: kiedy MTA Heheszki? Powiem ci, że dopiero od wakacji zacznę nagrywać. Tak okazjonalnie, jak mi się trafi taka fajna okazja, to nagram coś. Jeżeli nie, to nie będzie na moim kanale tego MTA. Okej, następne pytanie. Lubisz mnie? Lubię wszystkich moich widzów. Oczywiście tych, którzy zainteresowaniem oglądają moje filmy. Co jeszcze? Kogo jeszcze lubię? Takich ludzi, którzy są mili, sympatyczni, życzliwi i którzy mają w sobie duszę dobra. No, takich ludzi po prostu lubię, jak najbardziej. Jak rozdzielasz szkołę od kompa, czyli jak sobie radzisz ze szkołą i kręceniem razem? Chodzi ci o to, że jednocześnie chodzę do szkoły, uczę się i tak dalej i nagrywam filmy. Jak to robię? Po prostu pierwszą rzeczą, którą robię na każdy dzień, to do szkoły idę, wracam do szkoły, tam coś zrobię, jakieś ważne obowiązki, a potem biorę się za nagrywanie. No, to jest dość skomplikowane, jak ja to robię, ale po prostu potrafię sobie z tym radzić i to doskonale. Mimo tego, że czasem coś mogę zawalić ze szkołą, ale nie jest aż tak źle, nie jest tak tragicznie, jakby mogło się wydawać. Dlatego nagrywanie i chodzenie do szkoły jednocześnie to wychodzi mi w tym dobrze i nie mam z tym żadnych problemów. I następne pytanie: kiedy będzie fanpage? Co do fanpage'a, to powiem wam, że w ogóle mi nie jest potrzebny, nikt na pewno niego nie chodzi. Mam tylko 26 lajków, co jest dla mnie niczym. Dlatego nie wiem, ja raczej nie będę posiadał fanpage'a póki co. Chyba że miałbym na nim coś bardzo ważnego robić, to wtedy z pełnym przekonaniem mogę robić tego fanpage'a. Co sądzisz o aktywnych widzach? Jak ich oceniasz? Kto ciebie bardziej motywuje? Widzowie czy hejt? No i co ja tu mam powiedzieć o tych aktywnych widzach? Powiem tak, prosto. To są ludzie, którzy są pełen zainteresowania, ciekawości co do mojego kanału. Lubią oglądać filmy z gier, a to vlogi, tudzież, nie wiem, odcinki informacyjne. Jakieś zapowiedzi nowych serii i tak dalej. To są ludzie, którzy po prostu z pełnym zainteresowaniem, ciekawością podchodzą do tego pozytywnie i oglądają moje materiały. Jak ich oceniam? Raczej tak, no, pozytywnie, ponieważ oni lubią to, co ja robię, ja ich za to też lubię, no i nie ma między nami jakiejś zwady. Kto ciebie bardziej motywuje, widzowie czy hejt? Raczej motywują mnie widzowie, bo to oni bardziej mobilizują mnie do następnych materiałów, które robię, czyli te vlogi, gry i tak dalej. A hejterzy to są po prostu prości, słabiacy, którzy po prostu chcą tym coś osiągnąć, a tak naprawdę gówno osiągają. Następne pytanie. Co byś zrobił, gdyby Rojo albo Rok byliby twoim wujem lub bratem? To jest dość dziwne pytanie, ale na nie odpowiem jak najbardziej. No, gdybym był tak, nie wiem, rodzeństwem, bratem Roja na przykład, to nie wiem, rozglądałbym się, jak on to robi, jak on to nagrywa i uczyłbym się od niego.
i wtedy sam był też, wtedy nagrywał tak jak on, tylko no niestety, to jest tylko teraz gdybanie, taka odpowiedź gdybająca, która nie ma na celu nikogo obrazić, tylko po prostu to jest taki jakby taka fikcyjna odpowiedź dla mnie, dla was właściwie, przepraszam. Czemu wzgórza dzień Dagi język Bogemonów? Sorki, że tak przeczytałem, ale tak było napisane. Jakbym mógł, to bym przeczytał to po polsku, ale i tak pewnie to zrozumieliście. Ten język mi się w ogóle nie podoba już. To jest po prostu porażka. To, co ja słuchałem w dzieciństwie tych Pokemonów, to jest po prostu jakaś choroba. Nawet gorzej bym to powiedział, masakrą. Dlatego nienawidzę języku Pokemonów. Dlatego i przejdźmy do następnego pytania, bo jest ono dziwne. Czy w ogóle zbierasz jakieś gazety z grami typu CD Action? Nie, nie zbieram aktualnie. Nie interesują mnie takie gazety. Co tam? Super, wyrąbanie, czuję się świetnie. Poza tym, że za niedługo będzie koniec roku, wakacje przejdą i w ogóle będzie świetnie. Czy zrobisz serię z gry Risen? Wiesz, zastanawiałem się nad tym i nie wiem, możliwe, że z tego zrobię serię, bo z Gotika to już tam kilka moich znajomych osób chce zrobić, a ja jak miałbym robić to samo, to ludzie by się mnie czepiali. Czemu od kogoś zgapią? Dlatego może będę bardziej taki oryginalny i zrobię Risen, tylko będę musiał sobie zakupić Risen, ale on nie jest drogi taki, jakby się mógł wydawać, nie wiem, chyba z 30 zł, nie wiem, to bym sobie kupił. Jak dostać się do Roya na polecenie? I znowu takie pytanie w stylu sławnych YouTuberów. Nie mam pojęcia, jak się dostać. Tyle wam powiem, że najważniejsze kryterium do tego, aby się tam dostać, to jest pomysłowość, kreatywność, tworzenie nowych pomysłów. Nie wiem, jak oglądałem tych ludzi, co się dostali na listę polecanych u Roya, to po prostu to byli zazwyczaj ludzie kreatywni, którzy tworzyli, nie wiem, muzykę, filmy, fanarty. Takich ludzi po prostu kojarzę. I to w tym wypadku ci sławni YouTuberzy popierają takich ludzi, którzy mają pomysł i kreatywność do tego, aby coś ciekawego zrobić. Coś, co jeszcze nie było. Coś nowego. Bo jak przeczytałem komentarze, to nawet pisało, że tacy ludzie, którzy po prostu robią jedno i to samo, po prostu nie mają szans, aby się dostać na listę polecanych. Ja to wiem, niestety niepotrzebnie tam pisałem komentarz z prośbą o polecenie, bo wiem, że i tak nie zostanę polecony, to jest w 100% pewne, ponieważ nie mam tam nic, co po prostu wymyśliłem, coś pomysłowego, kreatywnego. Czym renderujesz filmy? Obecnie gry renderuję w Windowsie Movie Makerze, a vlogi Camtasia Studio 8. Czy zrobisz live'a? Nie, teraz nie będę robił live'ów, ponieważ nie mam na to czasu, a po drugie musiałbym mieć jeszcze lepszego neta, żeby po prostu robić takie super ultra wyrąbane live'y w jakości, nie wiem, bodajże nawet HD. Ale próbowałem nieraz na Twitchu robić, po prostu masakra, pikselowały się obrazy, kurczę, to była po prostu porażka najgorsza, jaka tylko mogła być ever normalnie. Czy zrobisz live z CS 1.6? Tak jak powiedziałem do poprzedniego pytania, nie będę robił póki co live'ów, ponieważ nie mam bardzo dobrego neta, żeby coś takiego robić jak live'y. Ale gameplay z CS-a jak najbardziej mogę zrobić, nie ma sprawy. Z widzami nawet mógłbym to zrobić. Jak myślisz, czy GTA 5 będzie bardziej dopracowane niż GTA 4? Już myślę, że na pewno będzie w 100%, nawet 200% bardziej dopracowane od poprzednika, ponieważ nowy silnik graficzny. Lepszy system grania, na pewno będzie większa mapa.
Tak, będą chyba te trzy miasta ze wszystkich tych Grand Theft Auto. Nie jestem tego pewny. Trzy nowe postacie, którymi będziemy sterować po kolei. Nie wiem, którymi. Tam chyba są trzy postacie: Franklin, Trevor i Michael. Nie wiem, jak się ta trzecia postać nazywa. Nie pamiętam. Musiałbym jeszcze raz to zobaczyć. Ale na pewno na 100-200% GTA 5 będzie bardziej dopracowany. Czy jesteś patriotą? Tak, powiedzmy, po części jestem patriotą. Lubię tą moją kochaną ojczyznę pod cudzysłowiem. No bo ma swoje plusy, minusy, ale co ja poradzę? No, taki jest kraj. Ja tu nie będę oczerniał kraju, ponieważ nie ma sensu. Trzeba żyć tak, jak się żyje. No i kochać ten kraj za to, że jest przede wszystkim. No i kolejne pytanie. Lubisz oglądać anime? Kiedyś oglądałem anime, dużo Naruto oglądałem, bardzo dużo. Potem przestałem oglądać anime, trochę oglądałem Bleacha. No i potem kompletnie nie interesowało mnie już anime. I bardziej mnie teraz gry fascynują niż anime. Znasz swoich widzów? Czy ja znam? No oczywiście, znam takich, którzy po prostu codziennie mnie oglądają, bo mnie lubią pod wieloma względami. I takich po prostu ludzi znam. Jeżeli to są ludzie, którzy dali mi suba i tyle, to ja takich ludzi, no nie wiem, po części nie chcę znać, ponieważ to są ludzie, którzy po prostu na odczep się dali subskrypcję i koniec. Ja takich ludzi znam oczywiście. Nie chcę ich tu wymieniać, bo to są po prostu ludzie anonimowi. Nie chcę ich tu po prostu wyczytywać. Zjadłeś kiedyś cynamon? O! Bardzo dobre pytanie. Kiedyś jadłem, ale sam cynamon, to nie wiem jeszcze. Raczej nie jadłem, ale z ciastem na pewno jadłem. Ale jak chcecie, to mogę zrobić na 600 subskrypcji cynamon challenge. Czemu by nie? Mógłbym się odważyć coś takiego zrobić. Czemu nie? Dlatego ja tutaj zapowiadam, że na 600 subskrypcji, jeżeli je dostanę, to zrobię Cynamon Challenge, w którym oto zjem może łyżkę, może cały woreczek cynamonu, chociaż to może być niezbyt zdrowe, ale hardkorowe. Dlatego trzeba się bawić świetnie. Kolejne pytanie. Jakie masz marzenia? Pierwszym moim największym marzeniem jest wyjechać z tego kraju. Dlaczego? Ponieważ tutaj no, nie czeka mnie jakaś taka dobra, ekskluzywna przyszłość, ponieważ tu nie ma już życia w takim sensie, że no, nie da się po prostu przeżyć w tym kraju. Dlatego nie wiem, co zrobię. Na pewno bym wyjechał z tego kraju, to jest raz. Drugim moim największym marzeniem jest, kurczę, kupić super wyrąbanego kompa, jak z kosmosu normalnie. A trzecie, no nie wiem, kupić wszystkie gry świata. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje marzenia. Czy chciałbyś zagrać z JJ Jokerem? Co za pytanie. Oczywiście, żebym chciał, nie wiem w co. Chociażby może nawet. To będzie głupia odpowiedź, ale w Minecrafta na przykład. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nasz drogi JJ Joker przepada za Minecraftem, ale nie wiem, jakąś inną grę na pewno bym zagrał z nim. Gdzie kupujesz gry? W takim jednym, pewnym, naprawdę świetnym sklepie, który już istnieje od 2 lat. Tak, od 2 lat. Musiałbym podać nazwę tego sklepu, chociaż nie wiem, czy mam na to zgodę. Musiałbym. Najwyżej wam podam w opisie link do tego sklepu. Jeżeli ktoś mieszka w mojej okolicy bądź w Jaworznie, to będzie już chyba wiedział, co to za sklep, bądź jeszcze nie wiedział, to w opisie będzie link do strony, w której kupuję m.in. gry z CD Keyów i jakieś akcesoria. Kolejne pytanie. Będzie seria z widzami. Na pewno będzie. W te wakacje będzie od cholery, ponieważ też będę kręcił z jakichś gier typowych, ale też coś z innymi, ze znajomymi, z ludźmi,
żeby po prostu się z nimi tak interaktywnie dogadać. Czemu nie lubisz Biedronki? Otóż to, nie lubię Biedronki, ponieważ tam są zbyt tanie ceny, chociaż to jest duży plus, ale po prostu niektóre rzeczy mogą być, nie wiem, zniszczone, przeterminowane. Po prostu tam nie ma czegoś, co nie ma na przykład w moim centrum handlowym. Tam to jest po prostu wszystko, te KFC, McDonaldy, kino. To jest po prostu coś, takie duże coś w porównaniu z takim sklepem handlowym Biedronka. To po prostu nie, ja nie przepadam za takimi sklepami. Po prostu tam nie ma atrakcji, co w sklepach handlowych. I kolejne pytanie. A lubisz Biedronki w sensie, że owady? Owady, owady. No, są takie malutkie, czerwona skóra z czarnymi kropkami. No i po prostu latają sobie. Bardzo przyjemne owadziki. Nie gryzą, nie są szkodliwe dla środowiska. Są po prostu małymi, miłymi stworzonkami. Co to są skalmary? O jest, to już jest bardziej, to jest bardziej skomplikowane pytanie. No, skalmary to są takie morskie stworzenia ośmiomackowe, tak, bo mają 8 macek. Co jeszcze mi się kojarzy ze skalmarami? Bardziej mi się skalmary kojarzą z krewetkami, nie wiem czemu, bo to też jakieś stworzenia morskie, ale one bardziej są pod potrawy. Dlatego dalej wam nie powiem o skalmarach, bo nie mam więcej pojęcia na ich temat i pochodzenie. Lubisz swoje imię? Tak, lubię swoje imię, ponieważ moje imię oznacza zwycięstwo. Chociaż w szkole moi koledzy uważają, że jestem przegrany. Ja mam na to wywalone kompletnie. Po prostu nie doceniają tego, co robię, jak mam na imię. Po prostu traktują mnie inaczej. Czemu wybrałeś akurat to gimnazjum? Ponieważ no, nie miałem innego wyboru, chociaż mogłem iść gdzie indziej do rejonowego, ale tam po prostu nabyłbym takiego towarzystwa, że normalnie bym chyba nawet 2 miesięcy nie przetrwał, dlatego poszedłem do tamtego gimnazjum, gdzie jest po prostu spokojniej, chociaż wszędzie jest jakaś łobuzeria, tak zwana, chuligaństwo. Nie ma nigdzie takiej szkoły, gdzie by nie było takiego negatywnego zachowania środowiska. Dlatego, no, dlatego wybrałem takie prywatne gimnazjum, bo tam po części się czuję dobrze, tam dobrze mnie traktują nauczyciele, inni rówieśnica, niektórzy po prostu podchodzą do tego wprost negatywnie. Kolejne pytanie. Jak się robi X z ust? No dobrze, w końcu doczekałem się tego głupiego pytania. Chcecie wiedzieć, jak zrobić X ust? Wystarczy, że pociągnę jedną wargę w tą stronę. Nie wiem, tak, w tą stronę. A drugą część wargi w tą stronę. I tak stworzy. Dobra, nic nie mogłem powiedzieć. Nie, dla mnie się nie da zrobić X z ust, bo to jest niemożliwe anatomicznie. Musiałbym ćwiczyć latami, żeby zrobić X z ust. Dlatego przejdźmy do następnego pytania. Prostowałeś kiedyś włosy, albo chciałeś prostować? Nie, nie prostowałem. Nie miałem styczności z tym. Nie, po prostu mnie to nie interesuje. Nie chcę prostować włosów. Ja po prostu myję te włosy i po prostu czeszę je. Same się prostują. Następne pytanie. Jeździłeś kiedyś w łóżku sklepowym? W łóżku? A może w wózku sklepowym? Bo bardziej kojarzy mi się sklepy z wózkami sklepowymi niż z łóżkiem. Chociaż też są łóżka, ale jeżdżenie po sklepie łóżkiem? Nie, bardziej nie ma. Bardziej dla mnie sens ma wózek sklepowy, dlatego nie. Nie jeździłem nigdy, chociaż kiedyś mogę pokazać, jak się jeździ wózkiem sklepowym po sklepie, chociaż to jest idiotyczne do kwadratu, że normalnie za to bym mógł wylecieć ze sklepu, ale może kiedyś, zobaczymy.
spróbujesz powiedzieć P z otwartymi ustami, nie da się. Dlaczego? Ponieważ jak mam otwarte usta i chcę powiedzieć E, bo tak myślę, że to jest P, a z wydźwięku mojej mowy chcę powiedzieć P, to wychodzi E. Dlaczego? Ponieważ no, otwarte usta nie będą potrafiły wypowiedzieć takiej litery, ponieważ nie są do tego przystosowane. Nie wiem, może ktoś, kto jest naprawdę hardcorem i umie powiedzieć P z otwartymi ustami, to pozdrawiam tego hardcora, ale nie potrafię powiedzieć P z otwartymi ustami, to już wiesz. Oglądałeś kiedyś Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster? Nie, nie oglądałem. Może obejrzę tam z jeden, dwa odcinki. Wpiszę sobie na Google i wtedy się dowiem, co to za film. Lubisz kakałko? Bardzo lubię kakałko, a zwłaszcza zimą. Wtedy jest naprawdę przepyszne. Latem nie polecam, bo są takie upały, że lepiej pić, nie wiem, jakieś lemoniady, lodowate wody, najlepiej niegazowane. No i wtedy się czuję świetnie. Strzelałeś kiedyś z wiatraka z parasolą mrówkami? Jakie dziwne pytanie, bardzo dziwne, chyba dziwniejszego już nie mogło być. Nie, musiałbym wtedy wykorzystać do tego wiatraczek. Nie mam wiatraczka. Parasole mam, a mrówkę musiałbym gdzieś z podwórka wziąć, dlatego musiałbym kiedyś pokazać taką sytuację. Mam 15 patyków, razem mają 30 końców. Wrzuciłem 7,5 patyka, zostało mi 7,5 patyka. Ile mają końców? Pokażę wam to na przykładzie kredek. Tak, no nie mam innego po prostu wyboru. Czekaj, przeliczę sobie kredki, żebym miał 15. Na kredkach wam pokażę najlepiej, jak to jest możliwe, że jest tyle, a nie tyle końcówek. Dobra, mam tu 15. Mam tu mniej więcej, tak, pokażę wam te 15 kredek. I teraz mamy jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. No one tu wszystkie mają 30 końców. Mam te 7 patyków, tak, na pewno 7, tak, 7. To wezmę jeszcze sobie tą po ósmą, którą teraz złamię na pół. Wiem, to będzie niedyplomatyczne, ale złamiemy ją na pół. I mamy teraz 7,5 patyka. I co z tego wynika? Że mamy końcówek ile? 2, 4, 6, 8, 16. Tak, mamy 16 końcówek. Dlaczego? Ponieważ kiedy urwę jeden patyk, kredkę w tym wypadku na pół, to przecież tu dalej będzie końcówka, ponieważ gdy wyrwę tą kredkę, to też będzie miała po obu stronach końcówki. Dlatego razem mają 16 końcówek. I tutaj to było pytanie od mojego kolegi z klasy, dlatego go jeszcze raz pozdrawiam. I przechodzimy do następnego pytania. Już wam tu mówię. Skakałeś kiedyś tak wysoko, że przesuwały ci się uszy? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy mi się uszy przesuwały, dlatego musiałbym spróbować. Chociaż nie, na pomieszkaniu nie będę skakać, bo jeszcze sąsiedzi się będą na mnie skarżyć. Skąd się biorą mlecze? I kolejne pytanie typu skąd się to bierze? Co to oznacza? Tak w sensie biologicznym. Nie mam pojęcia kompletnie skąd się biorą mlecze. Musiałbym chwilę pomyśleć, a nie chcę mi się myśleć tak długo nad takim pytaniem. Dlatego nie wiem. Napiszcie mi odpowiedź. Na to akurat nie będę w stanie odpowiedzieć. Czy wolisz spędzać więcej czasu w samotności, czy raczej wśród ludzi? No i słuchajcie, to jest dość ciekawe pytanie, dość interesujące, ponieważ no, jeżeli mam znajomych, chcą się ze mną gdzieś spotkać, to spokojnie mogę się z nimi skontaktować, spotkać, pogadać, pośmiać się. Wtedy czuję się w towarzystwie dobrze. A jeżeli jestem sam, nie mam z kim wyjść, no to po prostu siedzę przy kompie i gadam ze znajomymi na Skype'ie. I wtedy też mogę taką formę
spędzania czasu z innymi tak wirtualnie wykorzystać. Kolejne pytanie. Co jadasz najczęściej? Najczęściej to jadam drożdżówki, nieważne jakiego smaku, byle jakie. I jakieś potrawy typu ryże, brokuły. Takie rzeczy jadam. Po prostu one mi smakują i są no, mniej więcej zdrowe. Dla mnie nie są takie szkodliwe wyjątkowo. No i po prostu lubię to jeść najbardziej. Jak długo siedzisz przed komputerem? Och, to jest już takie pytanie, że normalnie czapki z głów, ponieważ tak dosyć dużo czasu spędza przy komputerze. Jeżeli chodzi o wakacje, to no, na pewno gdzieś będę wychodził, dlatego ja tutaj was też jeszcze poinformuję, że będą filmy, ale po prostu tak w godzinach późniejszych, ponieważ będę chciał sobie gdzieś wyjść ze znajomymi, nie wiem, na jakiś basen, na rower, tak, żeby jakoś tak spędzić te wakacje tak zdrowo. Ale mianowicie prawie cały dzień siedzę przed komputerem. Gdzie łysym kończy się czoło? Pomyślmy, w dupie? Dobra, nieważne. Nie jestem pewny, gdzie im się kończy czoło, ale powiem tylko tyle. No, w dupie, a gdzie kurczę? Czy to prawda, że jesteś moim fanem? To było pytanie od jakiegoś tam Sarewoka. Nie wiem, czy jestem twoim fanem. Po pierwsze, jak patrzyłem na twój kanał, to tam masz jakieś gameplaye, coś nagrywałeś. No i nie wiem, czy jestem twoim fanem. Tak dla żartu mogę powiedzieć, że jestem twoim fanem, ale tak naprawdę to nie. I ostatnie, dość niedyplomatyczne, chore pytanie. Czy ugniatam kotlety? What? Jeżeli miałbym to teraz pokazać, to mógłbym, ale po prostu nie mam mięsa i czasu na to, aby tak to zrobić. Może kiedyś wam bym pokazał, jak ugniatać kotlety. Bardziej ubijać niż ugniatać. Że miałoby być to jakaś forma ugniatania, to musiałbym na nich siedzieć. A co jest naprawdę bardzo chore, dziwne i idiotyczne. Dlatego dziękuję wam bardzo za te 44 pytania. Na wszystkie je jakoś w stanie odpowiedziałem. Czemu nie w takiej formie, a innej? Ponieważ no, nie dało się wszystkiego jakoś tak pokazać w formie sytuacyjnej. Dlatego, nie wiem, w wakacje może jakoś bardziej przygotuję się do tego, żeby taką formę sytuacyjnych pytań odpowiedzieć w takiej formie śmiesznej sytuacji. Dlatego piszcie więcej pytań. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie te Q&A. Ja tu już się z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się. Do następnego Q&A. Nara, yo, ziomy.